pierwszym meczu półfinału Fort Germas Ekstraklasy koszykarki CCC Polkowice pewnie pokonały Lotos Gdynia 73-49 i w serii do trzech zwycięstw prowadzą 1-0. Ostatni mecz podopieczny trenera Arkadiusza Rusina rozegrały 3 tygodnie temu. Przed pojedynkiem z Lotosem było więc sporo stresu, bo to przecież rywal bardzo mocny. Czas, który upłynął od zwycięskiego pojedynku z akademiczkami z Gorzowa, polkowiczanki poświęciły głównie na pracę nad obroną, która w końcówce sezonu zasadniczego i meczach pierwszej rundy play-off nie była najlepsza w ich wykonaniu. Kilka chwil przed syreną rozpoczynającą mecz prezes Korsak podkreślał, że Lotos to zespół bardzo mocny, ale polkowiczanki bardzo solidnie przepracowały ostatnie dni i są w dobrej dyspozycji. Nasze dziewczyny staną na wysokości zadania, wykorzystają atut własnego boiska i zagrają naprawdę dwa bardzo dobre mecze. Ostatni raz dziewczyny grały 23 marca, to dość dawno temu. Jak ten czas pomiędzy tym ostatnim meczem a tym meczem dzisiejszym zespół spędził? Jak wygląda atmosfera, jak wyglądały przygotowania do tego, no jak na chwilę obecną, kluczowego meczu sezonu? Tak, rzeczywiście okres był dość długi. Ta przerwa no, nie wpływa niestety korzystnie na dyspozycję zespołu. No, taki jest kalendarz. W tym czasie był finał Euroligi. My ten czas spędziliśmy bardzo pracowicie. Rozegraliśmy dwa sparingi, ciężkie, trudne sparingi z zespołami mężczyzn. Trenerzy mogli przetestować pewne warianty gry pod Lotos. No i mam nadzieję, że to zostanie dzisiaj wykorzystane. Pana zdaniem, co będzie kluczowym elementem decydującym o tym, który z zespołów tę rywalizację wygra? Przede wszystkim bardzo dobre przygotowanie fizyczne, no i nie ukrywam tego, dobre rozpracowanie zespołu. Ze strony Lotosu czego ewentualnie możemy się najbardziej obawiać? Wydaje się, że to trio Anderson, Anejka Henry i Geraldine Robert. To są zawodniczki, które właściwie no wyeliminować ich się nie da, ale ograniczenie swobody ich poczynań wydaje się być kluczowe dla losów tej rywalizacji. Zdecydowanie się zgadzam z tą opinią. Ja tylko mam nadzieję, że nie pozwolimy Lotosowi na grę z kontry. To jest kluczem, mi się wydaje, do tego, aby ten zespół pokonać. No i tak pobawmy się trochę w bukmacherkę, jak pan obstawia? Ja obstawiam jednoznacznie 3-0 dla nas. Środowy mecz rozpoczął się od celnego rzutu spod kosza Geraldine Robert. Po 5 minutach gry był remis po 6. Potem podopieczne trenera Javiera Forta Puente prowadziły jeszcze raz 10-9. Od tego momentu na parkiecie dominował jeden zespół, CCC Polkowice. Przez kolejne 3 minuty gospodynie rzuciły 7 punktów z rzędu i pierwsza kwarta zakończyła się ich wygraną 17-10. To było jednak dopiero preludium przed tym, co nastąpiło w kwarcie numer 2, którą polkowiczanki wygrały 17-1. Festiwal strzelecki rozpoczęła Agnieszka Bibrzycka, a potem punktowały jej koleżanki. Obrona strefowa ustanowiona przez zespół z Polkowic sprawiła, że gdynianki miały olbrzymie problemy z dochodzeniem do sytuacji strzeleckich, a gdy już im się udało znaleźć dogodną pozycję, to pudłowały. Polkowiczanki broniły wyśmienicie, były agresywne, dynamiczne, a także bardzo szybkie. Bardzo efektownie wyglądały powroty pod własny kosz. Do szatni na przerwę CCC schodziło przy prowadzeniu 34-11 i było oczywiste, że skoro Lotos nie zmieni w sposób radykalny swojej gry, to mecz zakończy się wysoką porażką. W przerwie odbył się konkurs rzutów za 3 punkty, którego stawką był voucher na weekendowy pobyt w hotelu Redyk koło Zakopanego. Szczęśliwym zwycięzcą okazał się Bartek, zagorzały fan zespołu CCC. Po zmianie stron jako pierwsza do kosza rywalek trafiła Agnieszka Majewska z CCC, ale w kolejnych akcjach pomarańczowe nieco rozluźniły szyki, co przełożyło się na malejącą przewagę punktową. To było jednak tylko chwilowe rozprężenie, bo w kolejnych akcjach wszystko wróciło do normy i nadal polkowiczanki nadawały ton wydarzeniom na parkiecie. W ostatniej kwarcie pomarańczowe mocno broniły, a także skutecznie punktowały. Wielką klasę potwierdziła Agnieszka Bibrzycka, która dwukrotnie z pełną swobodą trafiła z za linii 6,75. Gdy przewaga polkowiczanek sięgnęła 25 punktów, trener Rusin wpuścił na parkiet młode koszykarki z Polkowic, Monikę Jasnowską oraz Agatę Dobrowolską. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 73-49, co bardzo ucieszyło trenera CCC. Cieszymy się, dosyć duże, wysokie zwycięstwo i praktycznie od końcówki pierwszej kwarty niezagrożone. Bardzo dobra obrona strefowa przyniosła nam dosyć pokaźną przewagę na drugą połowę. Druga połowa to już kontynuacja tego, szerokim składem graliśmy, cieszymy się z tego zwycięstwa. Myślę, że styl przez 35 minut na pewno był fajny.
te dwa sparingi, które w tym okresie przerwy pomiędzy ostatnim meczem, który rozegraliście dość dawno, bo 23 marca, a tym meczem dzisiejszym rozegraliście dwa sparingi z mężczyznami. To chyba miało jakiś wpływ być może na taką ostrą, bardzo agresywną dzisiaj grę, szczególnie w defensywie, bo ja przyznam szczerze, że tak agresywnie broniącej drużyny CCC to w tym sezonie chyba jeszcze nie widziałem. Ja się cieszę przede wszystkim z tego, że te 2,5 tygodnia, jakie mieliśmy po meczu z Gorzowem, przepracowaliśmy naprawdę solidnie i dobrze. Dziewczyny na każdym treningu prezentowały się praktycznie na 100% i to przede wszystkim przyniosło nam oczekiwane efekty. Dwa sparingi z chłopakami z Lubina na pewno były pomocne. Mogliśmy poćwiczyć pewne warianty na zespół z Lotosem. Okazało się, że i nasze treningi, i te sparingi przyniosły oczekiwaną korzyść. Po takim meczu jak ten dzisiejszy właściwie wy niewiele co macie w swojej grze zmieniać. Ból głowy dzisiaj wieczorem będą mieli tam szkoleniowcy z Gdyni. Właśnie co zrobić, żeby zagrać tak samo jutro, bo Gdynia na pewno wnioski wyciągnie i chyba nie spodziewasz się, że ten drugi mecz będzie też tak łatwy. To też, my też już mamy pewne wnioski po obserwacji dzisiejszego spotkania i będziemy starali się to jutro wykorzystać. Myślę, że w drugiej połowie już pewne rzeczy wykorzystywaliśmy, które w obronie realizuje zespół gości. Dzisiaj na pewno więcej graliśmy pod kosz, mniej zawodniczki obwodowe, tych trójek nie było tyle co zazwyczaj. Być może jutro ta trójka będzie w większej mierze wykorzystywana. Rolę mocnej defensywy w wygranej podkreślała także rozgrywająca naszej drużyny Agata Gajda, która podobnie jak trener podkreślała, że o pierwszym meczu serii trzeba jak najszybciej zapomnieć i skupić się na pojedynku numer 2. Cieszę się przede wszystkim, że zagrał się bardzo dobry zawodnik dzisiaj w obronie. No i jedno jest pewne, musimy już zapomnieć o tym meczu, ponieważ każdy mecz w playoffach jest inny i trzeba się skoncentrować na kolejne zawody. Krótki komentarz do meczu wygłosiła także Szarni Coll. Co ciekawe, zrobiła to w języku polskim, bo filigranowa i sympatyczna rozgrywająca systematycznie uczy się naszego języka. Jak na debiut wyszło jej bardzo dobrze. Dzień dobry. Jest dobry mecz. Dobry obron i dobry rebound. Dalszą część komentarza Szarni wygłosiła już w swoim ojczystym języku. Jutro one będą więcej rzucać. Dziś zagrałyśmy bardzo dobrze w obronie i rywalki nie trafiały wielu rzutów. Jutro raczej tak nie będzie. My będziemy starać się grać tak samo w obronie i równie dobrze zbierać. Myślisz, że kluczowe znaczenie miała dziś wasza obrona? Ostatnio nie było z nią najlepiej. No tak, nie grałyśmy ostatnio najlepiej w obronie. Ostatnie dwa tygodnie bardzo dużo pracowałyśmy nad obroną. Rywalki rzuciły nam do przerwy tylko 11 punktów. To dla nas bardzo dobry wynik, bo to przecież naprawdę mocny zespół. W pierwszym meczu półfinałowym Polkowiczankom wychodziło niemal wszystko. Gdynianki zaś zagrały bardzo źle. Ten mecz był jeden z najgorszych w naszym wykonaniu, ale tak jak powiedziałam, łatwo skóry nie sprzedamy, będziemy grały do końca. No niestety nic z naszych założeń przedmeczowych nie wykonałyśmy nic z naszych przedmeczowych tutaj założeń i myślę, że to był właśnie ten problem. Mam nadzieję, że jutro mecz zagramy dużo lepiej i pokażemy jeszcze na co nas stać. W serii do trzech zwycięstw CCC prowadzi 1-0.